Od ponad 70 lat Korea Północna stanowi w Azji czynnik destabilizujący. Zaliczana przez Stany Zjednoczone do grupy państw zbójeckich, terroryzuje sąsiadów i świat arsenałem nuklearnym. Potrzebujemy broni jądrowej jako środka odstraszającego, bo imperialiści grożą nam swoim arsenałem nuklearnym. Groźby na dobre weszły do politycznego języka Korei Północnej. Stany Zjednoczone zaś stosują wobec niej podobną retorykę. Odpowiemy ogniem i furią, jakich świat nie widział. Korea Północna, jedno z najbardziej tajemniczych państw świata, nie weszła w posiadanie broni jądrowej sama. Świat przyłożył do tego rękę. Azjatyckie stulecie. Korea Północna mocarstwem atomowym. Życie w Seulu, stolicy Korei Południowej, tylko z pozoru płynie normalnie. Miasto leży 50 km od granicy z Koreą Północną, a 25 milionów jego mieszkańców co dzień musi liczyć się z atakiem jądrowym. W ostatnim okresie zagrożenie wzrosło, dlatego w Seulu zaostrzono dyscyplinę. Coraz częściej są przeprowadzane akcje, jak ta na uniwersytecie. Ćwiczenia na wypadek ataku terrorystycznego. Wszystko odbywa się z wojskową precyzją. Tego pamiętnego dnia prawdopodobieństwo niszczycielskiego ataku gwałtownie wzrosło. Korea Północna zdetonowała pod ziemią swoją pierwszą bombę nuklearną. Wydarzenie poruszyło Azję i świat. Naukowcy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej przeprowadzili udaną próbę jądrową. To wielki krok w budowaniu siły i dobrobytu państwa socjalistycznego. Apeluję do Korei Północnej, by zaprzestała prac nad bronią jądrową. Korea Północna musi zostać za to stosownie ukarana. W latach 90. współpracowałem z Ministerstwem do Spraw Zjednoczenia Korei. Pamiętam, że ministerstwo zleciło nam wtedy bardzo interesujące badanie. Jego temat: co jeśli Korea Północna przeprowadzi próbę jądrową? Tylko tyle. Co jeśli? Co jeśli stało się rzeczywistością? Podziemną eksplozję zarejestrowały czujniki Instytutu Meteorologicznego w Seulu, które wykryły nietypowe wstrząsy. Nasze urządzenia zarejestrowały nietypową aktywność sejsmiczną, której źródłem była Korea Północna. Fala, która do nas dotarła, nie przypominała zwykłego trzęsienia ziemi. Byliśmy zdumieni i zaniepokojeni. Wezwaliśmy ekspertów. Analiza potwierdziła, że przyczyną wstrząsów był wybuch, nie trzęsienie ziemi. Udało się też ustalić ich źródło. Miejscowość Punggye-ri w północnej części Korei Północnej. Pierwsza próba jądrowa odbiła się echem nie tylko w Korei Północnej. Ken Eom służył wtedy w północno-koreańskiej armii. Pamięta wiec Fenianie. 100-tysięczny tłum świętował sukces reżimu. A
Byłem tam. Naturalnie odczuwałem pewną dumę. Odnieśliśmy sukces, staliśmy się posiadaczami broni nuklearnej, ale co z tego, skoro wciąż byliśmy głodni? Właśnie nieustanny głód sprawił, że w 2010 roku Ken podjął decyzję o ucieczce do Korei Południowej. Jego zdaniem Korea Północna nigdy nie zrezygnuje z ambicji posiadania broni jądrowej. W tej kwestii nikt jej nie powstrzyma, nawet Stany Zjednoczone. Aby zrozumieć upór, z jakim kraj dążył do zdobycia broni nuklearnej, należy cofnąć się do 1945 roku i klęski Japonii w II wojnie światowej. Wyzwoloną spod jej okupacji Koreę zajęły na północy siły sowieckie, na południu zaś Stany Zjednoczone. Granice między strefami okupacyjnymi, a potem dwoma państwami koreańskimi wyznaczono arbitralnie na 38. równoleżniku. Podział doprowadził do konfliktów, których apogeum nastąpiło w 1950 roku, kiedy północ dokonała inwazji na południe. Tak zaczęła się wojna koreańska, która odcisnęła niezacieralne piętno na stosunkach Korei Północnej z resztą Azji i świata. Mieszkańców południowo-koreańskich wiosek obudził huk i płomienie. Ośmieleni sukcesem swojej wojny podjazdowej komuniści przypuścili brutalny atak na południowych sąsiadów. Poruszali się błyskawicznie. W ciągu 2 dni dotarli do stolicy. Seul upadł już następnego dnia, 28 czerwca. 30 czerwca przekroczyli rzekę Hangang. Dzięki sowieckim czołgom parli dalej na południe, miażdżąc opór Korei Południowej. W końcu dotarły amerykańskie pojazdy wodno-lądowe ze wsparciem, wojskiem i sprzętem. Siły sprzymierzone pod amerykańskim dowództwem zdołały powstrzymać napór północy. Siły ONZ w Korei mają położyć kres agresji, która zagraża nadziejom świata na pokój i sprawiedliwość. Jeśli narody zjednoczone zostaną pokonane, nikt już nie będzie czuł się bezpiecznie, a konflikt rozleje się na całą Azję, ogarniając także Europę i kontynent amerykański. W Korei walczymy o własne bezpieczeństwo i przetrwanie. Prezydent ogłosił, że aby powstrzymać napór komunistów, bierze pod uwagę użycie broni atomowej, choć liczy, że to nie będzie konieczne. Jedna ze strategii polega na ostrzale rakietowym. Na Koreę Północną spadał grad bomb. Samoloty zrzucają też bomby napalmowe. Pociski trafiają w skład amunicji. To koniec bitwy o Seul, stolicę republiki. Jeszcze tylko likwidacja snajperów i zwycięstwo. Amerykańskie lotnictwo wspiera żołnierzy walczących na lądzie. Walki zakończyły się w 1953 roku. Nie ogłoszono pokoju, a jedynie zawieszenie broni. Życie straciło ponad 1 000 000 Koreańczyków. Choć Stany Zjednoczone nie sięgnęły po broń atomową, Korea Północna nigdy nie zapomniała tej groźby. Konflikt koreański był owocem brutalnej gry geopolitycznej po II wojnie światowej. Siły
Zimnowojenna gra na przetrwanie musiała gdzieś w końcu doprowadzić do prawdziwej wojny. Podstawowym narzędziem ówczesnej polityki, także tej wewnętrznej, stała się groźba użycia broni jądrowej. Nawet dzieci uczono, jak zachowywać się w razie ataku atomowego, czego przykładem był ten film amerykańskiego Departamentu Obrony z 1952 roku. Musimy być gotowi na nowe zagrożenie, bombę atomową. Ale jeśli będziecie robić jak żółw Bert, będziecie bezpieczni. Jeszcze raz, powtórzcie głośno i wyraźnie, dzieci. Co robimy, kiedy widzimy błysk? Dajemy nura. W odpowiedzi na to północno-koreański przywódca Kim Il-sung rozpoczął własny program jądrowy. Już w 1950 roku podczas podróży po Związku Sowieckim pytał o możliwości zainicjowania takiego programu. Widziałem nagranie, które wyraźnie świadczyło o zainteresowaniu Korei Północnej bronią jądrową. Nie mówili tego wprost, ale widać, że o tym myśleli. Nie musieli długo czekać. Jak na ironię, drzwi otworzył ich najgorszy wróg, Ameryka. W 1953 roku prezydent Eisenhower ogłosił na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych program Atom dla pokoju. Stany Zjednoczone niniejszym zobowiązują się do pomocy w rozwiązaniu problemu energii atomowej, która dziś budzi lęk i przerażenie. Zrobimy, co w naszej mocy, by ten cudowny wynalazek ludzkości już nigdy nie niósł śmierci, ale służył życiu. W swoim oświadczeniu prezydent zapewniał, że broń jądrowa może mieć też dobre zastosowanie, jako straszak. Kim Il-sung najpierw zwrócił się do Chin. Spotkał się z przewodniczącym Mao Zedongiem, który przeznaczył 2 miliardy dolarów na chiński program budowy broni atomowej. Kiedy ten odmówił, północno-koreański przywódca poprosił o pomoc Związek Sowiecki. Korea Północna, podobnie jak wiele innych państw, wykorzystała program Atom dla pokoju, by zaopatrzyć się w niewielki reaktor jądrowy do celów badawczych oraz we wzbogacony uran. Początek wszędzie był taki sam. Energię jądrową wykorzystywano do celów pokojowych. Budowano elektrownie atomowe, produkowano izotopy medyczne. Podobnie było w Korei Północnej. W 1965 roku, dzięki wsparciu Związku Sowieckiego, Korea Północna zrobiła pierwszy krok, budując pierwszy nieduży reaktor w Yongbyonie, na północ od Pchenjanu. Dopiero w latach 80. północno-koreański program nuklearny nabrał rozpędu. Reżim robił zakupy w Europie, gromadząc dokumentację niezbędną do budowy reaktora o mocy 5 MW. Yoon Ho-jin był północno-koreańskim dyplomatą i szpiegiem. Pracował w Wiedniu. Bez trudu zdobywał plany i komponenty niezbędne do rozbudowy reaktora w Yongbyonie. W Wielkiej Brytanii odkupił odtajnione projekty reaktora, w Belgii plany produkcji paliwa, w Niemczech zaś elementy do budowy reaktora. No,
Korea Północna śmiało robiła zakupy w Europie i bez trudu znajdowała firmy gotowe sprzedać to, czego chciała. W latach 90. kurs się zaostrzył, co wymagało od Koreańczyków większej dyskrecji. Kiedy Korea Północna potrzebowała precyzyjnych urządzeń pomiarowych z Japonii, zamawiała je za pośrednictwem europejskich firm i przesyłała przez sieć pośredników, zacierając za sobą ślady. W 1991 roku rozpadł się Związek Sowiecki. Żelazna kurtyna runęła. Kiedy Gorbaczow przekazał władzę Borysowi Jelcynowi, Korea Północna straciła swojego największego i najpewniejszego sojusznika. Jej plany budowy bomby atomowej legły w gruzach. Dla Korei Północnej to był szok. Swoje nadzieje na broń jądrową wiązała ze Związkiem Sowieckim. To było coś, na czym ogromnie jej zależało, na czym opierała swoje poczucie bezpieczeństwa. A nagle zostało jej to odebrane. Reżim pamiętał, jak skończyli Kaddafi i Hussein. Widział, co działo się w Kuwejcie. Zdawał sobie sprawę, że to samo spotka Koreę Północną, jeśli nie będzie miała karty przetargowej w postaci broni nuklearnej. Stąd ta zaciekła walka o jej posiadanie. Rozpad mocarstwa nieoczekiwanie otworzył przed Koreą nowe możliwości. Rosja nie zatroszczyła się o swoich naukowców. Niewykluczone, że po rozpadzie Związku Sowieckiego wielu trafiło do Korei Północnej. Świat z rosnącym niepokojem obserwował Koreę Północną. W marcu 1991 roku w Stanach ukazała się publikacja zatytułowana Korea Północna. Czy ziści się nowy koszmar nuklearny? Wcześniej opinia publiczna w ogóle nie zdawała sobie sprawy, że Korea ma program jądrowy. Pilnie strzeżona tajemnica reżimu ujrzała światło dzienne. Choć Korea Północna podpisała traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, kontynuowała pracę nad arsenałem nuklearnym. Sygnatariusz traktatu ma obowiązek informować o postępie prac nad programem nuklearnym oraz wpuszczać kontrolerów, którzy potwierdzą zgodność z deklaracją. Korea Północna nie spełniła tych warunków. Na podstawie zdjęć satelitarnych Stany Zjednoczone ustaliły, że reżim buduje zakład produkcji plutonu, a stąd już tylko jeden krok do produkcji broni jądrowej. Korea Północna wpuściła inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do swoich zakładów, ale zablokowała im dostęp do kluczowych pomieszczeń. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. KRLD nie udostępni inspektorom dwóch lokalizacji. Za wszelką cenę próbowali ukryć pewne fakty, żeby inspektorzy nie dowiedzieli się, że Korea Północna produkuje więcej plutonu niż deklaruje i intensywnie pracuje nad bronią jądrową. Agencja Energii Atomowej domyśliła się tego i postawiła sprawę na ostrzu noża. W marcu 1993 roku Korea Północna wycofała się z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. To się wcześniej nie zdarzyło. Mocarstwo atomowe ostentacyjnie wycofuje się z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Azja nie odgrywała jeszcze kluczowej roli w polityce światowej, ale to był bardzo niepokojący sygnał. Oto w zapalnym regionie świata pojawia się państwo z arsenałem nuklearnym. W
1994 roku zmarł twórca Korei Północnej Kim Il-sen. Jego następca Kim Jong-il kontynuował program jądrowy. Korea Północna produkowała własne pociski balistyczne, które wzbudziły zainteresowanie Pakistanu. To znów otworzyło reżimowi furtkę do programu jądrowego. Indie prowadziły próby balistyczne, więc Pakistan postanowił rozwinąć tę technologię. Zwrócił się do Chin i Korei Północnej, która zaoferowała bardzo przystępną cenę. Niecałe 250 milionów dolarów. Korea Północna wiedziała, że Pakistan ma najnowocześniejsze wirówki do wzbogacania uranu. Pakistańscy eksperci od wirówek uczyli się od Koreańczyków, jak produkować pociski Nodong. Dlatego zgodzili się, kiedy Korea Północna poprosiła: nauczcie nas, jak robić wirówki. Tak to się zaczęło. Twórcą pakistańskiej bomby nuklearnej był Abdul Qadir Khan, kontrowersyjna postać. Ten fizyk zyskał wątpliwą sławę, tworząc międzynarodową siatkę handlującą tajemnicami produkcji broni jądrowej. Miał wspólników w państwach na całym świecie. Między innymi w Holandii, RPA, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Malezji. Wszyscy byli biznesmenami, którzy zainwestowali w tę branżę i oczekiwali zysków. Abdul Qadir Khan sprzedał Korei Północnej technologię wirówki wzbogacającej uran, podstawowy i niezbędny element produkcji broni jądrowej. Między Koreą Północną a Pakistanem krążyli naukowcy, wymieniając się informacjami oraz wiedzą. Składali też zamówienia na hartowaną stal, metalowe rury, łożyska kulkowe. Te niewinne elementy stanowią części składowe najbardziej zabójczej broni świata. Aby zatrzeć ślady, produkty wysyłano do Korei Północnej okrężną drogą. Mimo to agencje wywiadowcze wpadły na ich trop. Napięcie rosło. Obawiano się akcji militarnej, choć wątpię, czy Stany Zjednoczone użyłyby broni jądrowej. Obawiając się wojny, Korea Północna zgodziła się na kompromis. Zobowiązała się do zamrożenia programu budowy broni jądrowej. W zamian Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Japonia miały dostarczyć Phenianowi dwa reaktory do produkcji energii elektrycznej. Mimo umowy, Korea Północna kontynuowała pracę nad bronią, potajemnie. Ja, George Walker Bush, uroczyście przysięgam wiernie sprawować urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. W styczniu 2001 roku George W. Bush został zaprzysiężony na prezydenta. Korea Północna zajmowała u niego wysokie miejsce na liście wrogów. Korea Północna to reżim, który zaopatruje się w broń masowego rażenia, równocześnie głodząc obywateli. Takie państwa i ich sojusznicy terroryści tworzą oś zła, zagrażają światowemu pokojowi. Zdobywając broń masowego rażenia, stanowią coraz większe zagrożenie.
co równa się wypowiedzeniu nam wojny. Prezydent Bush skupiał jednak uwagę na innym dyktatorze, Saddamie Husajnie. Tymczasem Korea Północna spokojnie kontynuowała pracę nad swoim programem nuklearnym. Aż do 1998 roku, kiedy ujawniono korespondencję między Abdulem Kadirem a północno-koreańskimi urzędnikami. Okazało się, że Pakistańczycy w zamian za pieniądze i biżuterię sprzedają Korei Północnej tajniki produkcji broni jądrowej. Khan także w mojej obecności wielokrotnie zapewniał pakistańskie dowództwo, że koreańscy technicy jedynie prowadzą szkolenia w zakresie pocisków balistycznych. Nawet nie znają lokalizacji wirówek. Abdul Kadir Khan cieszył się w kraju takim poważaniem, że wierzyli mu wszyscy, łącznie z prezydentem i premierem. Wszystkich nas okłamał. Pakistański rząd wszczął śledztwo. Choć w procederze uczestniczyło zapewne wielu urzędników, Abdul Kadir Khan wziął na siebie całą winę, po czym został uniewinniony. Korea Północna zdecydowała się na pokerową zagrywkę i zaprosiła do Yongbyonu grupę fizyków. To było zagranie propagandowe, nic poza tym. Korea Północna chciała wyciszyć sprawę. Chodziło wyłącznie o to, żeby Japonia i Korea Południowa oświadczyły, skądże oni nie mogą zbudować bomby. Wśród zaproszonych naukowców znalazł się Siegfried Hecker. Zaprosili nas do sali konferencyjnej, po czym wnieśli czerwoną metalową skrzynkę. Otworzyli ją, w środku było białe drewniane pudełko. Je również otworzyli. Wewnątrz znajdowały się dwa szczelnie zamknięte szklane słoiki, jak podrzemie. Oświadczyli, że pierwszy zawiera proszek 150 gramów nadtlenku plutonu, jedną z jego chemicznych postaci. W drugim słoiku zaś miał znajdować się produkt reakcji, 200 gramów czystego plutonu. Świat zachodził w głowę. Skąd Korea Północna ma dość plutonu do produkcji broni jądrowej? To znaczy, że mamy do czynienia z czarnym rynkiem, gdzie kwitnie handel sprzętem i technologią. Aż w końcu Korea Północna przeprowadziła udaną podziemną próbę jądrową. Przeprowadzenie udanego wybuchu jądrowego wymaga znacznych umiejętności technologicznych. My w Pakistanie nie byliśmy zaskoczeni. W przeciwieństwie do innych państw, nie wykluczyliśmy, że Korea ma takie możliwości. Po latach wysiłków dyplomatycznych i prób odwiedzenia Korei Północnej od tego pomysłu stało się. Przeprowadzili próbę jądrową. Świat zareagował, nakładając na Koreę Północną sankcje gospodarcze. Roczne obroty handlowe między oboma państwami koreańskimi wynoszą 454 miliony dolarów amerykańskich. Od próby jądrowej ich wartość spadła o 80% i dalej będzie się kurczyć. Zależy nam, by Korea Północna zasiadła do wielostronnych rozmów. Warunek wstępny jest prosty. Pchenian musi pozbyć się broni jądrowej. Sytuacja wymagała szybkiej i ostrej reakcji Stanów Zjednoczonych.
Tymczasem prezydent Bush nie zrobił prawie nic. Ograniczył się do potępienia i pogroził palcem. Jeśli będziecie dalej tak postępować, narobicie sobie kłopotów. Korea Północna zastosowała sprawdzoną taktykę i obiecała poprawę. Korea Północna zobowiązała się, że w ciągu 60 dni zamknie wszystkie zakłady produkujące pluton do broni jądrowej. Zgodziła się też wpuścić zagranicznych kontrolerów. Korea Północna zniszczyła najbardziej widoczny symbol swojego programu jądrowego – chłodnię kominową reaktora. Świat odetchnął z ulgą. Myślę, że dziś daliśmy przekonujący dowód naszej dobrej woli. Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów. Jednak sielanka nie trwała długo. Korea Północna przeprowadziła drugą próbę jądrową. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna przeprowadziła kolejną udaną podziemną próbę jądrową. Nasi naukowcy oraz inżynierowie stanęli na wysokości zadania. Stosunki dyplomatyczne między państwami koreańskimi znów się pogorszyły. Przeprowadziliśmy dogłębną dyskusję na temat bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim oraz tego, jak ostatnia próba jądrowa w Korei Północnej wpłynie na sytuację na świecie. Nowy amerykański prezydent odziedziczył po poprzedniku problemy z Koreą Północną. Jeśli wziąć pod uwagę zachowanie Korei Północnej w przeszłości oraz zagrożenie, jakie stanowi dla sąsiadów, nie wątpię, że to zdestabilizuje sytuację. W listopadzie 2010 roku Korea Północna poszła o krok dalej i pochwaliła się swoimi osiągnięciami. Siegfried Hecker ponownie otrzymał zaproszenie do zakładu, który miał już 2000 wirówek. Szczęka mi opadła. Przecierałem oczy ze zdumienia, patrząc na setki wirówek ustawionych w dwóch równych rzędach, w czyściutkich pomieszczeniach nowoczesnych zakładów. Pomyślałem, a jednak. Zapowiadali, że to zrobią i słowa dotrzymali. Mimo tych oczywistych dowodów, Korea Północna dalej igrała z opinią światową. Korea Północna nie ustanie w wysiłkach na rzecz rozbrojenia jądrowego także na Półwyspie Koreańskim, bez względu na to, czy sześciostronne rozmowy będą kontynuowane, czy nie. U boku Kim Jong-ila coraz częściej pojawiał się syn, Kim Jong-un, szykowany na jego dziedzica i następcę. W grudniu 2011 roku Kim Jong-il zmarł. Po nim rządy przejął syn. Co my poczniemy bez naszego generała? Korea Północna z honorami pożegnała swojego przywódcę. Świat z niepokojem przyglądał się państwu, którego ster przejął niedoświadczony 27-latek. Yeah.
Skończyły się czasy, kiedy można było powstrzymywać Koreę Północną przed budowaniem broni nuklearnej. Dołączyła do grona mocarstw atomowych takich jak Indie, Pakistan czy Izrael. Teraz musimy skupić się na kontrolowaniu wielkości i rodzaju arsenału. W 2011 roku nowy przywódca Korei Północnej Kim Jong-un wygłosił przemówienie z okazji stulecia urodzin swojego dziadka Kim Il-sena. To było pierwsze jego publiczne wystąpienie. Ani wtedy, ani dziś granice naszego państwa nie przesunęły się o włos. A choć zostaliśmy zdeptani przez obce mocarstwa, dziś możemy powiedzieć, staliśmy się niezależni politycznie. Wyrośliśmy na potęgę militarną, z którą nikt nie ośmieli się zadrzeć. Choć Korea Północna pozostaje jednym z najbardziej zamkniętych państw świata, jej eksport wynosi ponad 3 miliardy dolarów. Głównym odbiorcą zaś są Chiny. Chiny cenią eksport. Mamy do czynienia z mieszanką wybuchową, bo nieuchronnie będą próbowały sprzedawać swoje produkty w Korei. Nasza rola polega na tym, by przekonać Chińczyków, że także oni powinni uznać zakaz rozprzestrzeniania broni jądrowej za swój priorytet. Bezpowrotnie minęły czasy, gdy imperialiści mogli grozić nam bronią jądrową. Dziś, 6 stycznia 2016 roku o godzinie 10 rano, Korea Północna przeprowadziła pierwszą udaną próbę bomby wodorowej. Korea Północna skupia się teraz na produkcji głowic jądrowych do swoich rakiet. Sięga po sprawdzone metody – żebranie, pożyczanie i kradzież. Ilekroć Korea Północna wystrzeliwuje swoje rakiety, z oceanu można wyłowić ich pozostałości, a tam łożyska ze Związku Sowieckiego, elektronika ze Szwajcarii, cała mapa tanich dostawców elektroniki, technologie, które zostały wykradzione albo kupione za granicą. To design information that was stolen or shared or co-opted from other states. Korea Północna łamie porozumienia międzynarodowe, które sama podpisała. Jej program jądrowy zagraża nie tylko Korei Południowej, Japonii i pozostałym sojusznikom w regionie, ale także naszemu bezpieczeństwu. Musimy bronić się przed nuklearnym zagrożeniem ze strony Stanów Zjednoczonych. Dlatego potrzebujemy potężnego arsenału. Gdyby nieprzyjaciel chciał wypowiedzieć nam wojnę, sięgniemy po broń jądrową. Z wojny z Ameryką wyjdziemy zwycięsko. Z próby na próbę czujniki rejestrują coraz silniejsze wstrząsy. To zaś przekłada się na rosnący niepokój sąsiadów Korei Północnej. Analiza odczytów każe przypuszczać, że siła pocisków rośnie. Wojownicza retoryka prezydenta Trumpa nie łagodzi nastrojów. Niech Korea Północna przestanie nam grozić, bo odpowiemy ogniem i furią, jakich świat nie widział. Naszym zdaniem nie da się prowadzić rzeczowej dyskusji ze staruszkiem pozbawionym rozumu. Obecną sytuację porównałbym do dwóch samochodów pędzących na siebie. Prezydent Trump i Kim Jong-un czekają, kto pierwszy stchórzy. 3 września 2017 roku Korea Północna przeprowadziła 6. próbę jądrową.
Nic nie skutkuje. A wina leży po obu stronach. Mam tu na myśli Koreę Północną i Stany Zjednoczone. Obie strony stawiają wygórowane żądania, ale nie są gotowe do ustępstw. W Stanach rząd chciałby kompromisu, ale Kongres mu nie pozwala. Korea Północna, która wreszcie osiągnęła upragniony cel, chętnie chwali się nową zabawką. Jak myślicie, gdyby w latach 80. Hussein miał bombę atomową i pokazał ją, czy w 2003 doszłoby do inwazji? Gdyby Libia nie zrezygnowała z programu jądrowego, czy Kaddafi by upadł? Te pytania wciąż zostają bez odpowiedzi. Czasem ogarnia mnie przerażenie, gdy widzę, jak bardzo chcemy wierzyć, że Koreańczycy tego nie zrobią. Im głębsze będzie nasze przekonanie, tym silniej będą starali się dowieść, że się mylimy. Właśnie po to mają tę broń. Poza tym jest dla nich bezużyteczna. Podczas gdy Korea Północna i Stany Zjednoczone prowadzą swoją grę, świat jest skazany na rolę biernego obserwatora. My grozimy, a Korea pokazuje środkowy palec. Nie tak uprawia się politykę. Stany Zjednoczone muszą zmienić podejście. Najlepiej rozmieścić na Półwyspie Koreańskim broń jądrową o podobnej sile jak ta, którą dysponuje Korea Północna. To przywróciłoby równowagę. Korea Północna od ponad 70 lat realizuje program jądrowy, ignorując protesty swoich sąsiadów i świata. Przeprowadza kolejne próby, a każda jest coraz silniejsza. Bezkarnie przekracza kolejne granice, a możnych tego świata stać jedynie na jałowe dyskusje. Wstrząsy, które w 2006 roku obudziły Koreę Południową, do dziś nie dają spać nie tylko Azji, ale i całemu światu. Opracowanie.